Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, co kryje styczniowe pudełeczko Glossy Boxa. Nagrywam przy nienaturalnym świetle, jest ciemno, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Pomyślałam sobie, że będzie fajnie po raz kolejny otworzyć to pudełeczko razem z Wami. No i zdążyłam dosłownie zjeść tylko obiad i od razu już siadłam, bo jestem tak niesamowicie tutaj podekscytowana i ciekawa, co kryje to pudełeczko. I nie stwierdziłam, że nie będę dłużej czekać, tylko po prostu nagram ten filmik w takich warunkach, jakimi dysponuję. A więc pudełeczko oczywiście wygląda w ten sposób. Odpakujemy je. Już nauczona doświadczeniem wiem, że nie potrzebuję nożyczek. Także otwieramy. O. W tym miesiącu pudełeczko jest takie srebrne. Wygląda w ten sposób. Ja lubię srebrny kolor, więc na pewno to pudełeczko mi się przyda. No i uwaga, uwaga, uwaga. Otwieramy. Wygląda tak. Także bardzo ładnie jak zwykle. I mamy tutaj Glossy od nowa, czyli nowy rok. Życzenia noworoczne. Tutaj mamy informacje, co zawiera pudełeczko w środku. O, tutaj mamy Yasumi Konjac Sponge. Yasumi kojarzę, że te produkty używa Call Me Blondie, także tutaj mamy jakieś chyba... kupując 4 dowolne gąbki, otrzymasz 19 zł rabatu. No będę musiała zobaczyć, co to za promocja. Tak to wygląda, ta promocja. Tutaj był opis, jeszcze karteczka z opisami produktów, ale nie chcę sobie psuć niespodzianki i w tej chwili właśnie odpakuję to wszystko i zobaczę na żywo, nie będę o tym czytała. Otwieramy. Zobaczcie piersi. Taka jest zawartość. Ja już nie widzę. I tak, co tutaj mamy? Mamy tutaj... właśnie chyba tą gąbeczkę, tak, właśnie o której przeczytałam przed chwilką z Yasumi. O, tak wygląda ta gąbeczka. Okej. 100% spa by Karmameju. Nie wiem, jak to się czyta. Naturalna jakaś gąbeczka. Następnie dalej mamy Lirak krem chyba. Inicjacik, ojejkuś, może nie będę tego czytać, energizujący jakiś fluid, na pewno coś tutaj ze zmarszczkami, czyli przeciwzmarszczkowy, tak myślę, jakiś fluid, pewnie jakiś krem taki, o tak wygląda, taka mała próbka, 10 ml, zaraz Wam przeczytam, jak to producent, jak Glossy Box opisuje te produkty. Mamy tutaj The Professional z Benefitu. Ja już widziałam gdzieś jakieś właśnie reklamy chyba na Facebooku, że będzie ten Professional, także w sumie się nastawiłam, że dostanę ten produkt. To jest 3 ml, także w sumie nie za dużo, ale jestem bardzo ciekawa, bardzo dużo mówi się o tym produkcie, więc jestem ciekawa, jak to będzie działało, więc bardzo się oczywiście z tego cieszę. Mamy tutaj stymulujący peeling do ciała z Patent Wrap. Też słyszałam o tych produktach dość dużo, także jestem też bardzo ciekawa i się cieszę, że tutaj jest. To jest soli, cukru, olej i olejków, 100% natury, home spa, nie wiem, możemy to... O, tak wygląda w środku. No i pachnie tak bardzo orzeźwiająco, coś czuję, że się polubimy z tym produktem, bo ja w ogóle lubię takie peelingi gruboziarniste. I mamy tutaj jeszcze Pantene Pro-V. A to jest olejek z arganem, olejek arganowy, tak to wygląda i tutaj mamy 100 ml i to by było na tyle. Teraz, to nie jest taka kartka, ta druga. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Benefit wygładza zmarszczki, ten Professional, o którym mówiłam, to jest normalnie produkt ma 22 ml w oryginale, natomiast ja dostałam 3 ml. Lirak Emulsja
sciatic, tak to chyba się czyta, energetyzująca emulsja, która wygładza pierwsze zmarszczki, 40 ml to jest pełen produkt, my dostaliśmy 10 ml bodajże, tak, 10 ml, także no nie jest tak źle. Pantene Pro-V to jest pełny produkt, tutaj mamy 100 ml, kosztuje 21,99, także no już w tym momencie jakby prawie, że zwróciło nam się pudełeczko, prawie. I to jest eliksir z olejkiem arganowym, 24-godzinna ochrona przed uszkodzeniami i tak dalej. Oraz mamy tutaj tą gąbeczkę. To jest gąbeczka złuszcza, oczyszcza skórę twarzy, regulując ją, regenerując, przepraszam, ją oraz stymulując przepływ krwi. To też jest pełny produkt i to jest cena 40 zł. Nie wiem, czy bym dała za taką gąbeczkę 40 zł. Ale no, nie zmienia to faktu, że mogę dzięki temu tutaj sobie ją przetestować. Także tutaj na pewno Professional był chyba takim jednym z kluczowych produktów, wydaje mi się. I jeszcze pominęłam tutaj produkt Spaten Rap, to jest stymulujący peeling do ciała, Home Spa. Cały produkt jest 500 ml i kosztuje 99 zł, ja mam tutaj 50 ml, także jest to taka dosyć okej próbka, bym powiedziała. I tak się prezentuje właśnie styczniowe pudełeczko. Także generalnie myślę, że produktów jest dosyć dużo. Ja jestem zadowolona, bo na pewno te produkty mi się przydadzą. Na pewno peeling, tak jak mówiłam, mi się przyda. Ta gąbeczka no, mnie bardzo tutaj zaciekawiła. Przede wszystkim ta cena jest jakaś taka bardzo wysoka, więc zobaczę, co w ogóle ta gąbeczka daje, jak ona się sprawdza. Olejek na pewno zużyję, bardzo lubię produkty do włosów i ten tutaj przeciwzmarszczkowy, no to oczywiście ja już jestem w takim wieku, że powinno się dbać o to. No i Professional jak najbardziej też z chęcią spróbuję, zobaczę o co ten cały szum. Także to by było to styczniowe pudełeczko. I jeszcze tutaj korzystając z okazji chciałabym Was o coś spytać, ponieważ w grudniowym Glossyboxie dostałam krem Sequence i ja się bardzo z niego cieszyłam, to był krem i jest krem do skóry tłustej. Natomiast ja po jakimś czasie, ponieważ on przez jakiś czas leżał u mnie, zaczęłam go stosować i bardzo zdziwiła mnie jego konsystencja. Zobaczcie, jak on wygląda. To jest konsystencja tego kremu. Po pierwsze w ogóle, pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła, to to, że nie dostałam pełnowartościowego produktu, pomimo tego, że produkt miał mieć 50 chyba mililitrów albo 50 mililitrów. Ja tutaj na gołe oko widzę, że no nie ma tutaj tyle, ile być powinno, a zużyłam go niewiele. No i ta konsystencja, słuchajcie, ona, nie chcę tutaj akurat palcem dotykać, ale ona jest taka, jakby porównać to do parafiny. Taka jest gęsta, bardzo ciężko się to aplikuje i zaczęłam czytać w ogóle o tym produkcie troszkę w internecie i okazuje się, że on ponoć jest w konsystencji bardzo lekki i delikatny. Mi się wydaje, że chyba coś z tym kremem jest nie tak. Wydaje mi się, że dostałam chyba przeterminowany produkt. Tutaj jest niby jakaś naklejka, która chyba świadczy o tym, kiedy został wyprodukowany. Ciężko mi jest powiedzieć, bo nigdzie nie mogłam się doszukać informacji. I ja go używam, no nie ukrywam, że go używam, bo byłam bardzo ciekawa tutaj efektów, ale trochę się boję, że zacznie coś mi się z twarzą dziać. Więc może ktoś z Was miał ten krem, może kupił ktoś z Was ten krem, albo dostał w pudełeczku i miał inną konsystencję. Dajcie mi znać może coś na ten temat, czy powinnam go używać, czy po prostu wyrzucić, albo nie wiem, co z tym zrobić. Jakie są Wasze opinie o tym produkcie, czy mieliście zupełnie inne spostrzeżenia? I to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie i pa, pa!